Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin, piąte zadanie z książki Teraz, matura z poziomu podstawowego z działu liczby rzeczywiste, zestaw B. Zadanie piąte, które też kiedyś było na jakiejś maturze, bo jest napisane CKR. Zwykłej, trudnej, albo trudnej, albo poprawkowej. Wskaż równość prawdziwą. Przyglądam się temu i ja już od razu wiem, że jest to odpowiedź D. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy pierwiastek trzeciego stopnia i mamy liczbę ujemną, to przy pierwiastkach nieparzystych stopni te minusy mogą wylecieć do przodu. Przy pierwiastkach parzystego stopnia w ogóle pod pierwiastkiem nie może być liczby ujemnej, tak? Ale ogólnie ten minus wyleciał do przodu i to jest po zadaniu. Czy to jest zadanie albo wiesz, patrzysz, zaznaczasz, albo nie wiesz i strzelasz. Koniec. Dobra, ale żeby to film nie trwał niecałą minutę, gdzie połowa to było moje przedstawienia się i mówienia, co to jest za zadanie, przeanalizujemy sobie każdy przykład i dlaczego tak nie jest. Po pierwsze, minus 256 do kwadratu to jest minus 256, bardzo brzydką piątką, razy 256. Dlaczego? Bo do kwadratu jest podniesiona tylko i wyłącznie ta liczba. Ok? Natomiast w tym drugim przypadku minus 256 do kwadratu to jest minus 256 razy minus 256. Tu są po prostu wymnożone dwie minus 256. A tu jest minus z przodu i tu są wymnożone, czyli podniesione do kwadratu, wymnożone dwie 256. Dlatego ta liczba wyjdzie na minusie, więc ona jest mniejsza od zera, a ta liczba wyjdzie na plusie, no bo jest minus z minusem przy mnożeniu daje oczywiście plus. Dlatego pierwsza odpowiedź odpada. Jasne? Dobra. Ok. Podpunkt B odpada z tej prostej przyczyny, że po lewej stronie jest liczba dodatnia, a po prawej stronie jest liczba ujemna. Ponieważ minus 256 do potęgi trzeciej to jest nic innego jak minus 256 razy minus 256 razy minus 256. Ujemna z ujemną da dodatnią, ale jeszcze z ujemną da na pewno liczbę ujemną, a to dodatnia liczba do potęgi trzeciej zawsze jest większa od zera, dlatego to też sobie odrzucamy. Ok. No i trzecia rzecz. Mamy pierwiastek z czegoś tam. Ma być równe minus 256. Tu od razu to odrzucamy. Dlaczego? Ponieważ nie ma pierwiastka z jakiejkolwiek liczby dodatniej. Musi być, po pierwsze, to coś musi być dodatnie. I nie ma czegoś takiego, że ten pierwiastek wychodzi nam na minusie. Zbiorem wartości funkcji pierwiastek drugiego stopnia jest od zera do nieskończoności. Nie może być tu minusa. Po prostu i już. Jasne? Pierwiastek nie przyjmuje wartości ujemnej, dlatego też to z automatu odrzucamy. A tu, jak mówiłem, nieparzyste potęgi wypluwają minusy z... A nie potęgi, tylko nieparzyste stopnie przy pierwiastkach. Wypluwają te minusy przed. Tu jest ujemna, wszystko pasuje i się zgadza. Ok? Dobra. No to tyle. Wytłumaczony każdy podpunkt, co jak, dlaczego. Jakby były jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach, a ja zmykam do zadania 6. Cześć.